Szanowni Państwo, drodzy czytelnicy, Polska się odmraża, wszyscy się odmrażają, odmraża się Tygodnik do Rzeczy, ja też się odmrażam, a to jest pierwsza strona odmrożonego, ale takiego samego jak zawsze Tygodnika do Rzeczy. W nim szczególnie polecam Państwu esej Leszka Żebrowskiego poświęcony ostatniej książce Jana Grabowskiego o granatowej policji. Grabowski stawia tezę, że Polacy zabili nie jak wcześniej utrzymywał 200 tysięcy Żydów, ale być może znacznie więcej. A Leszek Żebrowski krok po kroku, rzetelnie, dokładnie go punktuje i pokazuje, że wszystko są to kompletne bzdury, wyssane z palca. Poza tym Krzysztof Masłoń pisze o legendzie Marka Łaski, o tym, na ile Marek Łaska był wielkim pisarzem, a na ile rzeczywiście była to legenda, która została wytworzona. Rafał Ziemkiewicz pisze o tym, co wydarzyło się w Trójce, o tej całej awanturze i o tym, jaką ona może mieć polityczne znaczenie, jakie będą polityczne reperkusje tego, co tam się stało. A poza tym polecam Państwu jeszcze jedno, wywiad z Pawłem Kalińskim, polskim naukowcem ze Stanów Zjednoczonych, zrobił tam ogromną karierę, a teraz jest jednym z szefów, albo szefem jednego z ośrodków badawczych, które przygotowują szczepionkę na koronawirusa. Serdecznie Państwu polecam Tygodnik do Rzeczy.